Raz, dwa. Czołem. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z For Honor. Ciekawa sytuacja, bo w poprzednim odcinku nagrało się bez dźwięku, tylko że nie wiem, nie sprawdziłem tego chyba nawet. Czy może sprawdziłem, ale nie pamiętam. Kurde, no... Nieważne. W każdym razie, rzecz w tym, że nagrałem... O kurde, czekajcie, czekajcie. O, teraz... Nie jestem pewien. W sensie... Nie było dźwięku, tylko właśnie nie wiem, czy z gry też nie było dźwięku, czy może był. A w każdym razie wydaje mi się, że popełniłem błąd przy renderowaniu. I nawet wiem jaki, także to łatwo stosunkowo naprawić. Zresztą to była po prostu zwykła pomyłka. Niestety, więc musicie mi to wybaczyć. W każdym razie, dzisiaj odpalam nagrywanie i nie skacze mi ta ikonka, wiecie, od dźwięku, od gadania mojego, więc no, jestem trochę zdziwiony i... okazało się, że w Actionie też miałem wyłączone nagrywanie dźwięku z mikrofonu, czego nie przypominam sobie, żebym to wyłączał. W każdym razie, mniejsza o to, bo dzisiaj powinno wszystko być jak należy. Nagrywamy For Honor, kolejny odcinek. W poprzednim odcinku zagrałem 4 rankedy i w sumie ktoś słusznie napisał, że tam rzeczywiście dobrze może, że dźwięku nie było, bo te dźwięki, jakie się wydaje, grając w For Honor, nie są zazwyczaj miłe dla ucha. I to rzeczywiście prawda, szczególnie jeżeli się gra pojedynki 1 na 1. Ale tak, generalnie tam wniosek był taki, że ja zgadzam się nadal z tym, co powiedziałem kiedyś na temat For Honor, jeżeli chodzi o ogólną ocenę gry. Rzecz w tym, że tak jak kiedyś jej nie polecałem, tak teraz ją polecam, szczerze powiedziawszy, bo za naprawdę nieduże pieniądze, tam bodajże 23 zł, można kupić grę, która jest naprawdę przyjemna. Ona moim skromnym zdaniem, tak podsumowując to, co powiedziałem w tamtym odcinku w kilku żołnierskich słowach, moim skromnym zdaniem nadal mechanicznie przede wszystkim, to jest gra, jest jedna z najgorszych gier PvP do takiego tryhardowa nierzystego. Mechanika tutaj naprawdę momentami zsie totalnie, czasami jest znośna, czasami nie, ale no, to takie jest moje zdanie, nadal je podtrzymuję, nadal moim zdaniem wiele tutaj jest problemów, których nie naprawili. Jak chociażby to, że klikamy nieraz i nasza postać nie wykonuje tego, co chcemy. Mimo, że naprawdę w żadnym innym hack and slashu, czy w FPS-ie, czy w czymkolwiek, w zasadzie nie miałem takich problemów, żeby się coś takiego działo. Nie wiem, czy to wynik, czy to lag serwera odpowiada za to, czy po prostu wadliwie działająca mechanika, ale to jest wręcz nagminne, że robisz, powiedzmy, unik i chcesz unik z atakiem wykonać na niektórych postaciach, da się to zrobić, i on robi unik i tego ataku już nie wykonuje. Bardzo często jest tak, co też ostatnio Shredder pisał, że chcemy zrobić jakiś combo, klikamy, powiedzmy, ciężki, lekki atak, załóżmy, a on wykonuje osobno ciężki, później osobno lekki atak. Więc no, ja nie wiem kompletnie, o co tu chodzi, no ale tak jest, nie wiem, czy to na wyższym poziomie ten problem też występuje, czy to się idzie, czy to idzie opanować. W każdym razie, no tak jak mówię, w innych hack and slashach tego problemu nie było, no i to jest oczywiście wierzchołek góry lodowej. Więc no tak, ja generalnie nie jestem wielkim fanem tryhardowania właśnie For Honor, bo nie widzę w tym za bardzo sensu, ale troszeczkę sobie mimo to potryhardujemy dzisiaj, bo spróbujemy wbić jakąś rangę na rankę. Tak? Tylko że tym razem odpalimy Lowbringera i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także tak, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mimo to naprawdę grę polecam, bo tryby 2, czyli szturm i dominacja, żyją sobie naprawdę bardzo nieźle. Przede wszystkim dominacja i do takiej czystej nawalanki For Honor jest naprawdę, naprawdę przyjemne, powiem wam szczerze. Czasami ma się po prostu pecha dużego i się ginie bez przerwy, no to wtedy sobie odpuszczacie i tyle. Ale nieraz ostatnio graliśmy z chłopakami w ekipie wieczorem któregoś razu i naprawdę grało się bardzo przyjemnie, mimo że ani ja, ani Invisible Knight nie byliśmy na głosowym, tylko Shredder był w sumie na głosowym, ale mimo to w sumie pykało się fajnie, mimo że tam nie byliśmy w stanie ze sobą tak normalnie jakoś pogadać. Także powiem szczerze, że naprawdę w tej chwili For Honor mogę z czystym sumieniem polecić. Dobra, teraz tak, zobaczę sobie na Lowbringerze jakieś podstawowe kombosy, jak wyglądały, bo powiem wam szczerze, że no nie pamiętam. Okej, no lekki, ciężki, lekki, no to standard, to jest wszędzie. To jest taka kombinacja podstawowa, nie? Ciężki, nie, lekki, ciężki, ciężki, to też jest podstawa. Ciężki, 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 tak, to też jest. Dalej mamy Rycha Sprawiedliwość, ciężki, lekki, ciężki, czyli to kombowanie ciężkiego z lekkim naprzemiennie totalnie. Widzę, że tutaj działa praktycznie jakiej kombinacji tych trzech ataków nie użyjemy. Znaczy w zasadzie dwóch, tylko w sensie wiecie, no trzy po kolei, jakiego tu ułożenia nie użyjemy, to jest jakaś tam kombinacja. Przeszywająca szarża. To jak biegniemy, to możemy nadziać gościa, ale to jest mało skuteczne. Przeszywająca riposta. No, ej, to było coś takiego, czy nie było coś takiego? Szczerze powiedziawszy. Po bloku prawy-lewy... Czekajcie, muszę legendę sobie zobaczyć. Postawa. Postawa? Nie, to nie jest postawa, to jest co innego. Parada. Silny atak kontrujący cios wroga. A, to jest parada, czyli jak wykonamy paradę, to możemy ciężkim atakiem z boku trafić. Opcjonalnie, jak wykonamy paradę, możemy uderzyć z góry... I to będzie potężny cios, ten taki pomarańczowy. Nieblokowalny, silny cios kończący. Tak, no dokładnie.
Zakończenie serii silnym atakiem czyni go nieblokowalnym. Aha, czyli to już swoją drogą, że czyni go nieblokowalnym. Słaba riposta. Tak, możemy po paradzie wykonać lekki cios i on jest w ogóle nie do obronienia, z tego co mi wiadomo. Z drogi, po paradzie możemy użyć prawy-lewy i to jest też, widzę, że nieblokowalny. Co to kurde jest właściwie z drogi? No bo to jest ten nieblokowalny, silny cios kończący. To jest tak jakby strefowy, bo lewy-prawy to jest zazwyczaj strefowy, więc to może być strefowy. Długa ręka. Jeżeli się cofamy i klikniemy przełamanie gardy, to on... Tak, on wtedy, z tego co pamiętam, przerzuca przez siebie tak jakby przeciwnika. No i możemy wykonać pchnięcie, to standardowe na egzekutorze, jego podstawowa mechanika, czyli to pchnięcie po uniku w dowolną stronę, wariant popchnięcia, czyli prawy i pchnięcie. Aha, a prawy, wcześniej było lewe i pchnięcie? Może. No dobra, mniej więcej kojarzę, spróbujemy teraz sobie zagrać Ranketa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, znalazłem pierwszy pojedynek. Walczę na jakiegoś gościa, który też nie ma rangi. I to jest gość... Czekaj, zobaczmy. On ma pierwszą reputację w ogóle, więc on jest generalnie do porobienia, nie? Mam moje umiejętności niby wyższe niż wroga, mimo że ja w sumie z kim bym nie grał, to mi pokazuje, że mam niższe umiejętności, więc teoretycznie powinienem naprawdę gościa porobić, ale coś czuję, że dostanę łomot. Gramy na Berserkera, którego dawno nie widziałem, powiem szczerze. O tym mówiłem, jeżeli chodzi o... Dobra. To było dosyć łatwe. Bo znowu kliknąłem to pchnięcie i mi nie wykonał w pewnym momencie. Więc tak, to się zdarza w For Honor dosyć często. Dobra, okej, no pierwsza bitwa tak czy siak wygrana. Moim miedzianym Lowbringerem. Kurczę, tak, postać jest genialna, naprawdę. For Honor, co by nie powiedzieć, ona ma naprawdę fajny klimat i oprawę wizualną bardzo ładną. Zresztą dźwiękową też przyzwoitą. Oj! Dobra, też nie do końca chciałem to zrobić, ale jak wspomniałem, już to For Honor jest. Ale się udało, tak się. Udało się tak czy jak. No tak, gość jest ewidentnie niedoświadczony, więc pójdzie z nim dosyć szybko prawdopodobnie. Chociaż no i tak sporo ciosów mi wsadził, więc no. Może być różnie, może być różnie. W każdej chwili się coś może zmienić. Ale Berserker chyba nie jest w tym momencie najmocniejszą postacią. No nie wiem zresztą. Znowu chciałem wykonać to. O! Kurde. Ad mortem inimicus! O! Victory! Też nie do końca chciałem to zrobić, ale się udało. Mamy 3-0, w sumie dosyć łatwe. No ale taki się przeciwnik trafił, więc nic na to nie poradzimy. Generalnie, mimo to, że jest niska aktywność na rankedach, tak jest to oznaczone, to mimo to wyszukujemy przeciwników całkiem szybko, po pierwsze, a po drugie całkiem, że tak powiem, różnorodnych. Bo nie da się zagrać, widzicie, ja tu nie jestem w stanie wziąć rewanż, tylko mogę wziąć znaleźć nowego przeciwnika. I na niego już nie powinienem trafić, teraz powinienem znaleźć kogoś innego. I w poprzednim odcinku, jak nagrywałem, wyszukiwało mi... O, od razu, widzicie, od razu mi kogoś znalazło. I to jest już w tym momencie Gold 4, więc coś czuję, że dostanę ostry... łomot. Dobra, weźmiemy sobie teraz tego drugiego Lowbringera, zobaczymy, jak on wyglądał. Taki cały czarny, też jest mega fajny. Klimat w tej grze... Oj, strażnik. Spam strażników na rankedach jest niesamowity, powiem wam szczerze. Jak zaczynałem grać w tą grę, to tak było. Spam strażników wszędzie. Znaczy nie wszędzie, ale na rankedach, pojedynkach i dwójkach. Mnóstwo strażników. Teraz widzę, że jak gram te rankedy, to ja już trafiłem na 4-5 strażników. Trzeba by policzyć w poprzednim odcinku. Tam ich było chyba dwóch, tutaj jest już trzeci, więc no, będzie trzech. No ale tak czy siak. 3-4, no myślę, że taką mogę się opowiedzieć. Więc spam strażników jest niesamowity, mimo że to nie jest jedna z najbardziej rakowych postaci w For Honor, z tego co mi wiadomo. Wow. No.
Ha. No tak. No nie blokowałem tego, bo to nie ma sensu, bo w sensie wiecie, no on zazwyczaj po tym nieblokowalnym, znaczy w sensie jak robił ten nieblokowalny, to kancelował na coś innego, więc w tym momencie nie blokowałem, bo myślałem, że zrobi, wiecie, albo guard break, albo coś w tym stylu. No on jednak walnął nieblokowalnym do końca teraz, no. No nie da się tego wyczuć. Jeżeli macie Chivalry, gdzie macie, wiecie, po prostu ciężki atak, lekki atak, finta, coś tam, nie? A tutaj ma się mnóstwo różnych kombinacji, więc wyczucie tego, przeciwnik naprawdę może ma tyle możliwości, że... No, widzicie. No i to jest koniec, nie? Ad mortem inimicus! No, nie da się tego wyżyć. To jest nie... w sensie wiecie, to jest wykonalne, ale to po prostu będzie przypadek bardziej. Aha, okej, okay, dobra. Już wydawało mi się, że znowu coś się z dźwiękiem skrzaniło, ale chyba nie. Także on mnie zniszczy totalnie, nie jestem w stanie nic zrobić kompletnie. Także tak, defensywa naprawdę, muszę jakieś swoje kombinacje, zacząć po prostu go cisnąć, nie? Cisnąć atakami, tylko że no, Lowbringer nie jest najlepszy, jeżeli chodzi o cisnięcie atakami. No i robię unik i to nic nie daje, nie? Widzicie? No i znowu zrobiłem unik, ale to mi nic nie daje. No i on może tak, może to pchnięcie przerobić na guard breaka. Nie wiem dlaczego ja nie mam staminy, szczerze mówiąc, który to mówił. Albo może po prostu przetrzymać to pchnięcie. Dobra, no i totalnie 3-0 przewaliłem. No, kompletnie ta gra nie ma żadnego sensu na tym. Ale no chcę wbić rangę, zobaczymy. Pod odcinek może być to tak czy siak w miarę ciekawe. Dobra, spróbujemy znaleźć kolejnego przeciwnika i zostało nam jeszcze 2 rankedy do zagrania. Ale to idzie szybko, jak widzicie. Jednego zniszczyłem 3-0 bez problemu, z drugim przewaliłem 3-0 bez problemu. Także tak, no moja opinia się kompletnie tutaj nie zmienia. To jest absolutnie beznadziejna produkcja, jeżeli chodzi o tryhardowanie, ale bardzo fajne, jeżeli chodzi o takie czyste nawalanie się. Klimat jest niesamowicie przyjemny, te postacie są takie no, dosyć wyraziste, bym powiedział, nie? Jak jest, powiedzmy, Lowbringer opancerzony, już wiecie, jest w pancerzu coś tam, to on faktycznie jakby jest taki ociężały, jest bardziej pod kontry i tak dalej, nie? To faktycznie w miarę działa. Jak macie jakieś, no, jakiegoś, powiedzmy, no, tam szamankę, zerkera czy coś, no to jest gość z dwoma toporami, z dwoma broniami, taki widać, że szybki, zwinny, coś tam. No, ma to całkiem dużo sensu, choć oczywiście są absurdy typu, no, bicie, powiedzmy... gdzie to będzie największy jakiś taki absurd. No jak bicie, powiedzmy, strefowym, który jest stricte do, tak jak na strażniku, ten strefowy już był chyba raz to najmniej nerfiony, bo jest dużo szybszy niż nawet zwykły, podstawowy, szybki atak strażnika. Znaczy, w sensie, teraz nie jest może dużo szybszy, ale kiedyś był. Kiedyś to było najszybszy atak i to spamili ludzie tym strefowym. Nanobushi zresztą też strefowy był spamiony swego czasu nagminnie, więc nie wiem jak to teraz wygląda. No i teraz mi wyszukuje już troszeczkę dłużej, więc zrobię cięcie i zobaczymy co się wydarzy. No kurczę, no teraz wyszukuję już ponad 3,5 minuty, no i nie znalazłem niczego, więc... No z tymi rankendami to jest tak różnie, nie? Ten tryb generalnie przymiera. Z tego co mi wiadomo i teraz z tego co sprawdzam, no faktycznie nie jest najlepiej. Wieczorami jest jeszcze ok, bo tam faktycznie znajdziecie tych kilku graczy pod rząd bez większego problemu w zasadzie, więc to nie jest tak, że totalnie tryb nie żyje, ale no, jak już w jakichś takich bardziej dziwnych godzinach się gra, no to pustawo, jest pustawo. Trafiłem 2 typa i już trzeciego nie mogę za bardzo znaleźć, więc no, raczej tutaj wielkiego ruchu nie ma, ale no to jest taki efekt tego, że ta produkcja jest jaka jest. Twórcy tak zaświadczali, że to będzie, wiecie, takie czyste PvP, pod tryhardowanie i tak dalej, a tymczasem wyszło na to, że For Honor to jest zwykła napierdzielanka, a tryhardowanie nie ma tu za bardzo większego sensu. I w zasadzie, no ja się jakby z tym faktem zgadzam i to, że tryby rankingowe, pomijam fakt, że to jest nadal niby wersja beta, że tryby rankingowe umierają tutaj, a tryby takie typowo nawalankowe żyją sobie własnym życiem całkiem nieźle, no to świadczy dobitnie o tym, że mam rację. Dobra. W takim razie rankedy dokończymy kiedy indziej. Zagramy w takim razie jeszcze jedną podyczkę, bo tutaj aktywność jest troszeczkę większa. Spróbujemy sobie wyszukać. I zobaczymy Lowbringerem, oczywiście sobie przypomnę mniej więcej jak się nim gra.
Ale kurczę, wydaje mi się, że tak, o ile na innych postaciach faktycznie miałem ten problem, że te ataki nie wchodziły nieraz jak się klikało, to na Lowbringerze zazwyczaj nie było tego problemu i powiem szczerze, szczególnie tutaj teraz to pchnięcie po zablokowaniu dowolnego ataku. Kiedyś tym się spamiło nagminnie i to było też rakowe strasznie na Lowbringerze moim zdaniem, bo po każdym zablokowanym, nie sparowanym, nie po paradzie, tylko po każdym bloku byłeś w stanie wykonać pchnięcie, po którym miałeś tak, albo pewny lekki atak, albo mogłeś wykonać z kombinacji ciężki atak lub nawet atak nieblokowalny, albo mogłeś po prostu nie robić pchnięcia, znaczy w sensie wykonać pchnięcie i zamiast lekkiego ataku guardbreaka zrobić. Na czym to polegało? Na tym, że tak, że każdy zablokowany atak, a blokowanie ataków to nie jest jakaś strasznie wielka sztuka, szczególnie jak się już troszeczkę coś tam gra, masz pchnięcie, które daje ci później po pchnięciu albo guardbreaka, jeżeli przeciwnik uniknie, albo lekki atak darmowy, jeżeli przeciwnik nie uniknie. Czyli możesz tak blokować i spamić później pchnięciem i lekkim atakiem. Blokujesz pchnięcie, lekki atak. I tak się spamiło na Lowbringerze i przeciwnik zaczął później unikać tych lekkich ataków, no bo jak zbierał po kolei lekki, no to w końcu ginął od tego zwyczajnie, więc musiał tego unikać. I wtedy można było sobie spokojnie dodać tego guardbreaka, czyli zamiast lekkiego ataku po pchnięciu robić guardbreak, no i po guardbreaku wchodzi później ciężki atak z boku za darmo. Więc to był taki vortex tak zwany. No te vorteksy mają praktycznie wszystkie postacie, czyli no taka kombinacja, którą się dało spamić w kółko. Okej, dobra, jesteśmy w grze. Więc tak, no to było mega, że tak powiem, rakowe moim zdaniem. Dobra, weźmiemy tego trzeciego białego. To było mega rakowe, ale no tak to wyglądało. Okej, mają SI widzę w drużynie, więc... O, i widzę, że jest ten czarnoskóry Egipcjanin, którego w sumie rzadko się widuje. Podobno jest w stanie tą broń rozszczepić jakoś na dwoje czy coś. Nie wiem, jak to działa. Ale podobno potrafi. Takiego ma, kurczę, magicznego powera. Zobaczmy, on ma 16 reputację, to jest 11 gość, więc ja teoretycznie... no powinienem jakoś sobie dawać radę. Więc no to było tak, to było na Lowbringerze mega rakowe, ale nie tylko na nim. Vortexowe umiejki to jest standard praktycznie na każdej postaci. No i to w ogóle jest rakowe, no bo tak jak mówię, to jest później czysta zgadywanka, tego się nie da uczyć, bo jest tyle możliwości, jesteś w stanie to tak sprytnie, że tak powiem, wykombinować, że nie wiem, to jest dla mnie ciężkie do... Okej, zaraz ten bot naklepie. Te, naklepie, nie? Ej. Bez jaj. No bez jaj. Ej, no serio. Zginął botem. A tu już ten Egipcjan. Ej, no. Nie pamiętam, kiedy mnie bot zarąbał w For Honor. I to po prostu przez to, że nie jestem w stanie blokować tych ciosów. Jestem już za stary i za wolny po prostu. Takie życie. No i wydaje mi się, że uniknąłem, ale szczerze mówiąc. A teraz wydaje mi się, że to było nie unikalne, a tymczasem. Dobra. Też problem jest z tym, że jak macie Chivalry, powiedzmy, no to okej, każda postać bije tak samo, a tutaj każda postać bije inaczej. Widzieliście ten jego atak, ten... O właśnie ten taki z boku, który jest nie do uniknięcia. No on ją zarąbał bez problemu, czyli to będzie szybkie 3-0. Witajcie, For Honor. Ale no ciężko bić się z typem, który ogarnie, kiedy się przegrywa z botem. No, mniejsza z tym. W każdym razie... każda postać bije jakoś inaczej, ma inną jakby timingi tych ataków i musisz mieć wyczutą każdą postać, żeby być w stanie cokolwiek ugrać, nie? No i to jest dodatkowo trudne. No, tak się kończy z botami. Zresztą nie tylko z botami. Też miałem o tym mówić, ale defensywa w For Honor też praktycznie nie istnieje. Ludzie zazwyczaj po prostu cisną cię atakami i jak biłem się z tym strażnikiem, co mi porobił 3-0, to przegrywałem bez problemu każdą rundę poza... Dobra, zarąbała go. Okay. Ona jest w stanie nam to ugrać. Przegrywałem każdą rundę poza... Poza czym?
poza tą rundą, w którym zacząłem spamić atakami. Tutaj naprawdę, tutaj po prostu bijesz, tutaj się nie bronisz, tutaj bijesz i albo ty bijesz przeciwnika, albo przeciwnik bije ciebie. Tutaj rzadko kiedy naprawdę jakaś defensywa. Czekajcie, spróbuję. No i widzicie ten timing, no jestem w stanie tego zupełnie wyczuć. No, dziękuję. Raz mi tutaj nie wykonał tego pchnięcia po bloku, nie wiem, też nie wiem do końca na czym to polega. Musiałbym sobie poćwiczyć z butami, bo to dawno było, kurczę. Patrzcie. Ten bot jest silniejszy chyba niż myślałem. Nie no, dobra, on go porobił, który ma mało HP i on jeszcze w plecy coś nie jest. Nie był to ciekawy, nie była to ciekawa potyczka, nie był to ciekawy pojedynek. Każdy praktycznie, rzadko się zdarzały takie naprawdę wyrównane i ciekawe, to jest mega rzadkość. I tyle, dobra, no kurczę, będę musiał w kolejnym odcinku jeszcze w takim razie te rankedy zagrać, bo chcę mieć tu ranguszki. Znaczy, w sumie nie interesuje mnie, jaką będę miał rangę, tylko po prostu, wiecie, pod odcinki, żeby wbić i zobaczyć, jaką dostanę rangę, będąc totalnym warzywem w For Honor, który przegrywa z botem. To mnie ciekawi. Czyli tak, dobra, wychodzimy do mapy świata, kończymy dzisiejszy odcinek i w następnym, no dogram jeszcze te rankedy, może zagramy jedną jakąś szybką dominację i dogram jeszcze dwa rankedy, spróbuję może wieczorem nagrać ewentualnie i komentarz kara za opuszczenie rozgrywki? Aha, tak, myślałem, że dostałem, ale nie. I spróbuję ewentualnie dograć, wiecie, dźwięk po prostu do tego, bo zostały nam tylko dwa rankedy, żeby dostać jakąś rangę, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. No goldy mnie cisną już w tym momencie i to już kilka razy się zdarzyło, więc prawdopodobnie dostanę jakiegoś silvera. No i w zasadzie to przypuszczam, że będzie całkiem adekwatne. No i później zakończymy nasze przygody z tryhardowaniem 1-1, ewentualnie jakieś potyczki. Na pewno zagramy szturm, bo dawno tego nie gram i nie pamiętam nawet co tam się robiło. No i zagramy kilka jakichś dominacji i zobaczymy, albo serię po prostu przerwę na jakiś czas. Albo na zawsze, zobaczymy, jaka będzie oglądalność, czy będziecie zainteresowani. Generalnie odzew w komentarzach jest całkiem pozytywny. Wyświetleń nie robi to jakoś super dobrych, więc no tak jak mówię, zobaczymy. No For Honor to jest taka gra, że albo naprawdę jest przyjemnie, albo po prostu jest mega wkurzająca. Naprawdę nie ma drugiej takiej gry, która by była tak irytująca. To nie wiem jak to twórcy zrobili, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ubisoft to potrafi, źle to potrafią coś zrobić naprawdę tak perfekto, nie? I to jest faktycznie niepojęte dla mnie, jakim sposobem oni to zrobili, że ta gra jest momentami tak wkurzająca. Ale to przypuszczam, że jest efekt tego, że ta mechanika po prostu zsie. Że nieraz robisz rzeczy i ta postać kompletnie nie robi tego, co chcesz. No plus dochodzi jeszcze kilka innych elementów. Dobra, kończymy, bo się rozgaduję na koniec jak zwykle. Mam nadzieję, że tym razem dźwięk uda się zrenderować tak, jak należy. Jeden pojedynek wygrałem, ale nie był to ciekawy pojedynek. Więc generalnie w tym odcinku żadnych ciekawych pojedynków nie było. Taki urok For Honor. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.